Tarasik prawie skończony. Tak? Prawie skończony? Nie, ale dzisiaj wymienialiśmy tą belkę, bo była krzywa i wymienialiśmy belkę krzywą na belkę prawie prostą. Ale o tym jest nakręcony, będzie inny film, on będzie z godzinę bo trwał, jak zrobić taras, balkon bez użycia śrub na kołki. O, tu. Ale nie o tym teraz, nie o tym, nie o tym. O, to o tym tarasie będzie inny odcinek. Słuchajcie, tu się buduje taki garaż, duży, 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 duży. I ktoś by się zapytał, po co te wpusty tutaj są? Zobaczcie, pełno rurek, cak, cak, cak. Widzicie? W koło. Po jaką cholerę? Tutaj nie, bo tu jest wąsko. Już wam mówię, po co to jest. Bo to jest taka mała rzecz, a ktoś jak sobie buduje warsztat, to nie myśli o czymś takim. Zobacz, mam tutaj takie kątowniki. Oj, ciężkie, stabilne. On będzie tutaj wchodził sobie tak. To będzie wkładane. Tu będzie ta rurka robiona. To jest rurka od rusztowania, a to jest tak wymierzone, że po docięciu ona będzie sobie tutaj wchodziła. Będzie przyspawana do tego. Ta rurka będzie tam wchodziła w głąb, aby się nie przesuwało to. I tutaj będzie mocowany hak. Po co ten hak? A po to, że jak samochód będzie po lekkim wypadku, czy nawet dużym wypadku, to będzie sobie można tutaj siłownik założyć, czy jakiś elektryczny, czy pneumatyczny, czy łańcuchowy i będzie można sobie samochód wyciągnąć po wypadku. Od takie numery. O takich rzeczach ludzie nie myślą, budując sobie mały swój warsztacik czy garaż. Ważna rzecz, budujesz takie coś, nie zapomnij o kanale. Jeżeli nie masz miejsca na podnośnik. Kanał musi być w warsztacie. Co to za, znaczy garażu czy warsztacie? Co to za garaż bez kanału? Pamiętajcie. Także to musi być. Co tam jeszcze takiego ciekawego? Aha, no widzicie, co jeszcze tutaj ciekawego jest? Na przykład, zobaczcie, tutaj jest jedna belka, taka porządna belka wstawiona. Cienka, porównajcie sobie tomatą. Po co? A po to, żeby tutaj będzie można sobie założyć łańcuszek, wyciąg i ewentualnie silnik wyciągnąć, czy chociażby go zaczepić, żeby nie spadał, żeby od spodu można było sanki rozmontować i takie coś. Takie małe smaczki, o których ludzie zapominają, budując sobie własny garaż. A to wcale nie kosztuje dużo, bo jak robisz wylewkę, wystarczy tylko sobie, zobaczcie, wbetonować rureczki pod odpowiednie urządzenie, które macie zaplanowane zrobić. Ja mam dwa takie uchwyty, tych rurek mam więcej, także to sobie czeka. Czeka i dojrzewa, no bo czasu nie ma, żeby to budować, ale jest w trakcie. Takie, takie coś. Takie małe coś, o czym ludzie zapominają. I huk roboty tu jeszcze jest. Nieruszane to jest prawie 2 lata, no i widzicie. Tak to jest, aż kurde, rośnie już wszystko tutaj. Więcej, chyba 3 lata. Przed pandemią zaczęliśmy to robić, potem przestaliśmy, no bo to takie cholerstwo jest niestety. Takie, takie życie. Teraz robimy balkon. Żona sprząta, już koniec i wyjeżdżamy z Polski na Berlin z powrotem. Bo jutro praca czeka, klienci czekają. Także zainteresowałem Cię, masz pytania? Pisz w komentarzach. Nie miałem rogi pokazać, ja się nie da, bo wszystko mnie boli. Jesteśmy na Patronite, możesz nam tam zasponsorować nasz kanał, możesz kawkę postawić, tak, co tam jeszcze możesz? Nic nie możesz, możesz napisać nam coś głupiego w komentarzach albo mądrego i dać suba. Niech się niesie dalej. Od nas to wszystko. Hej! Trzymajcie się cieplutko. Komary kurde gryzą. Nara!